Cześć! Witam was wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Kusim, witam was w kolejnym odcinku z serii Uncharted, nie Uncharted, jak ja to ciągle powtarzam, mi się ciągle myli ta gra z tą popularną gierką na PlayStation 3 i Xbox 360. Tak, dzisiaj witam was w kolejnym odcinku, ale z góry na początku chciałem podziękować Patrycji Jankowskiej za przesłanie dotacji w wysokości 50 zł. Naprawdę niesamowicie jesteście, co wy potraficie zdziałać, jakie dotacje wysyłać tak po prostu od siebie dla mnie. Po prostu nawet nie wiecie, jaki uśmiech sprawiacie, wysyłając mi jakiekolwiek dotacje śmieszne, nawet 2 zł, tak jak niektórzy. Że wszystkim ogólnie dziękuję od razu z grubsza na wstępie i dziękuję wam za to. Póki co, jeżeli cokolwiek chcecie się na temat dotacji dowiedzieć, to znajdziecie w opisie. Teraz się zajmiemy się naszym odcinkiem z serii Uncharted. Dzisiaj pokażę wam, jeszcze dzisiaj nie będzie craftingu, bo na crafting będzie kolejny odcinek, ale dzisiaj pokażę już tak mniej więcej, co niektóre przedmioty robią i jak skraftować. No dzisiaj pokażę crafting, ale takich banalnych rzeczy, ale póki co domki i tak dalej to zostawimy na potem, bo to jest dość odrębny temat. Tym się zajmiemy potem. Dobra, więc na początku. Chciałem wam co pokazać. Jeżeli znajdziecie. Może tak, to są przedmioty, które znalazłem przed chwilą, niedawno. I zaraz wam je pokażę, co i jak. Jedną z ważniejszych rzeczy, oczywiście, podczas pobytu na takiej pustkowiu, jest zrobienie sobie ogniska i oświetlenie jakiegoś kawałka drogi. Oto co trzeba zrobić, no to jest dość ciężkie. Chcielibyśmy na przykład zrobić sobie ognisko, które możemy zapalać i gasić na nasze zawołanie. No ale co? Nie mamy kamienia, no i co? Nie mamy drzewa. A żeby zrobić ognisko, właśnie wam pokażę, co trzeba zrobić. Trzeba uzbierać kamień i trzeba uzbierać drewno. Pokażę wam, jaki item mam w ekwipunku. Tu mam ten nasz canteen. To jest ten nasz przedmiot, w którym możemy trzymać wodę. Mam tutaj też chainsaw, czyli piłę mechaniczną. Ona tak wygląda, trzymana jest oburącz z góry i z boku, to wygląda tak dość specyficznie, ale piła łańcuchowa spełnia dwie rzeczy, dwie funkcje spełnia. Możemy nią masakrować zombiaki do woli. Ginik śmierdzielu! Dobra, i nawet dostajemy więcej expa. Oraz możemy ścinać drzewa lub niszczyć różne przedmioty, jak to każdym innym narzędziem. To jest traktowane jako narzędzie automatyczne. Teraz tak, pewnie chcielibyście się dowiedzieć, jak robić ten nasz campfire, czyli ognisko. Musimy znaleźć skałę. Skałę w tej grze nie jest tak łatwo znaleźć. Ją można znaleźć przy wzgórzach, przy wodzie. To nie jest coś takiego jak na przykład tutaj, ten kawałek szarego, ani na przykład kawałek tutaj tego szarego, ani tutaj tym bardziej tego szarego. To musi być skała taka jak ta. Ona jest dość specyficzna, bo ona wystaje z ziemi i wygląda tak. Lecz żeby ją zebrać, potrzebny jest kilof. Nie zbierzemy jej niczym innym, nie rozwalimy jej niczym innym jak kilofem. Kilof możemy znaleźć na mapie, eksplorując teren. Jak widzimy, ja sobie zjem batonika, bo trochę mi głód spada. Patrzymy, czy nikt tam pleców nie robi. Dobra. Teraz potrzebny nam jest kilof. Kilof, czyli pick. Bierzemy pick, pickaxe i kopiemy, wydobywając kamień. Jak widzimy, jest interakcja nad naszą kropeczką, czyli celownikiem jest taki krzyżyk, czyli jest interakcja wydobywania. Kółko oznacza niszczenie. No i po paru ciosach wydropi nam kamień. Stone, rocks, czyli skała, rock, stone, kamień, rock, stone. No i musicie też pamiętać o tym, że jak zbieracie taki kamień, co jest ważne, żeby nasz plecak udźwignął taką masywną rzecz, jak na przykład kamień, bo kamień jest dość ciężki. Na przykład 5 kawałków jednej skały jest aż prawie pół kilo. No to jest dużo. A stone'a jest jeden kawałek 200 gram. No to też jest dużo. No, potrzebny jest kamień, który właśnie wydobyliśmy. Teraz, żeby mieć drzewo, potrzebna jest albo siekierka, którą zdobywamy, to musi być zwykła siekierka, albo siekierka taka, jak to się mówi, siekierka strażacka. Musi być siekierka. Ja akurat porzucę się piłą mechaniczną, pójdę na łatwiznę. O, jakieś zwierzę jest. Zaczęliśmy się. Może się uda. Bo sobie spokojnie je i ciachniemy je w plec. Oj, wystraszył się, bo wyjąłem broń. Chyba, że czekajcie, spróbujemy zapolować na niego, bo na takie zwierzę poluje się bronią, albo jakimś hukiem, albo czymś. Czekajcie, położymy się. Zaczajmy się na nią. Chyba działa. Chyba działa, patrzcie. A, jednak nie działa. Dobra, chrzanić tą owcę, znaczy tą tego jelenia, wyjmiemy piłkę. Podchodzimy do drzewa, klikamy, no i automatycznie widzimy interakcję niszczenia drzewa. Właśnie drzewo się zniszczyło. No i wydropiło nam potrzebne surowce do zrobienia naszego ogniska. Teraz by zrobić ognisko, co jest potrzebne? Musimy zrobić sobie patyki,
które mamy cztery. Żeby zrobić patyki z drewna, ja wam zaraz to pokażę, to będzie nasz na crafting z drewna i tych innych rzeczy będzie odrębny odcinek, ale to już wam pokażę, żebyście wiedzieli już na przyszłość. Po ścięciu drewna zawsze otrzymujemy albo patyki, czyli w postaci sticków, albo loki, czyli w postaci bloków drewna. Taki blok drewna wkładamy do craftingu, lecz nic, możemy z niego jedynie zrobić deski, czyli board. No i możemy to przez naciśnięcie przyciska craft, craftują nam się board. Poprzez włożenie patyków do craftingu robią nam się wooden support, ale wooden support jest do craftowania, nic na razie z tym nie możemy zrobić. Dobra, póki co pokażę wam, jak zrobić ten ognisko. Żeby zrobić ognisko, potrzebujemy kamienia i patyków, ale patyk... Czekajcie, bo muszę wrócić do domku po narzędzia i zaraz się widzimy. Dobrze, już jesteśmy. Aby wykonać ognisko, potrzebujemy 4 patyki i 4 kawałki kamienia. Tak, takiego kamienia stone. Poprzez włożenie skały, czyli klik skały, grudek skał do craftingu, automatycznie robi nam się stone, czyli nasz kamień. I poprzez włożenie kamienia i patyków, automatycznie robi nam się campfire, czyli nasze ognisko, które jest potrzebne. Bierzemy ognisko, equip. No i jak widzimy, możemy już się sobie położyć i możemy tym ogniskiem działać oraz piec różnego rodzaju rzeczy. Po położeniu takiego ogniska i naciśnięciu F, to automatycznie możemy je gasić, zapalać, gasić, zapalać, gasić, zapalać, gasić, zapalać. Robić z nim co chcemy. Poprzez, jak już jesteśmy wokół tego śmiesznego ogniska, naciśnięcie klawisza Tab, możemy upiec sobie różnego rodzaju rzeczy, które mamy na przykład w ekwipunku. Ja mam akurat upieczone mięso, ale możemy zdobyć nieupieczone mięso, tak jak na przykład z tego jelenia, który nam tam uciekał. Zdobycie takiego jedzenia po prostu wygląda tak samo jak to, tylko że jest trochę bladsze, bo jest nieupieczone. No i naciskamy crafting i tu jest taki od razu przy ognisku, tylko przy ognisku działa ta opcja. Jak jesteśmy trochę dalej od ogniska, na przykład gdzieś tu i naciśniemy opcję crafting, jest jeszcze ogień, ale jak pójdziemy już tutaj, naciśniemy opcję crafting, widzicie, już nie ma ognia, bo musi to być wokół gdzieś ogniska. Jak naciśniemy tutaj crafting i mamy ten ogień, w tym momencie przechodzi w tryb pieczenia. Jak widzicie, tu jest taka opcja tool, czyli narzędzie, i w to narzędzie uzupełnia się ogień, dzięki czemu możemy piec różnego rodzaju rzeczy albo wypalać na przykład jakieś rudy metalu, czy jakieś tam inne rzeczy. Na przykład jak wkładamy kamień, to się robi nam scrap metal, ale scrap metal jest potrzebny do craftowania, do czego przejdziemy później, więc na razie się tym nie przejmujemy. Tak samo postępujemy z jedzeniem. Wkładamy, bierzemy tryb ognia i pieczemy tam do ekwipunku po prostu jako rzecz i nam dropi od razu z tego automatycznie jedzenie. Spróbujemy znaleźć gdzieś na szybko jakąś broń i spróbuję zastrzelić jakieś zwierzę, żeby wam pokazać co i jak, oraz pokażę wam, do czego służą na szczególne przedmioty, które dalej mam w ręku. To, co teraz trzymam w ręku, to jest palnik samochodowy typu B Battlefield, ja to nazywam po prostu palnikiem z Battlefielda 3. Dlaczego? Wygląda tak samo i ma taką samą funkcję, bo jeżeli zniszczymy auto poprzez, o pięknie, jakaś giwerka. Poprzez jakie mamy jakieś zniszczone autko, na przykład tego typu, policyjny samochód, wsiądziemy, mamy 0 paliwa, więc nigdzie nim nie pojedziemy, może tym. O, tym mamy 13, no to ten naprawimy. Podchodzimy do naszego samochodziku i palnikiem napalamy go, aż widzimy interakcję nad naszym plusikiem. Naprawiamy go, aż zgaśnie dymienie. Jeżeli zgaśnie dymienie, samochód jest wtedy naprawiony. I tym samochodem możemy ruszać w bój, w dal i robić nim co chcemy. To jest właśnie narzędzie do naszego naprawiania i to się nazywa blowtorch, czyli to wygląda w ten sposób, to jest nasz palnik. Kolejną rzeczą, którą chciałem wam ciekawą pokazać, którą mam w ekwipunku, to jest właśnie car jack. To jest dość specyficzne urządzenie, ponieważ jeżeli jedziemy na przykład samochodem i zapchamy się gdzieś, czyli na przykład zaklinujemy i nie możemy tym autem wyjechać, z pomocą przychodzi nam właśnie car jack, czyli podchodzimy do samochodu, klikamy prawy przycisk myszy, jest jakaś interakcja i nasz samochód robi 360 i prawie mnie zabił. Właśnie akurat to teraz nie zrobiłem 360, ale to jest specyficzne, to jest po prostu randomowe losowanie tego, jak samochód się zachowa poprzez użycie tego. Po prostu car jacket ułatwia to, że samochód się odklinowywuje i wypada na przykład z jakiejś tam dziury, dołka czy innych przeszkód. Póki co mamy broń, zobaczmy, czy mamy w niej amunicję. To jest jakaś dobra broń. Bierzemy broń, naciskamy T i widzimy, że mamy dwa naboje mamy. No dobra, no to dwa naboje akurat na wystarczą na zabicie jakiegoś zwierzaka. Podjedziemy samochodem do tej sarny, którą żeśmy gonili, która nam się nie udało upolować. Tutaj wyjedziemy, o wyjedziemy, już wiem gdzie wyjedziemy. Wyjedziemy na drogę do niej aktualnie. Lecz tego nabiaka potrącimy. O, widzicie właśnie do takich sytuacji, jakby na przykład samochód nam stanął na boku, to właśnie car jack ułatwia nam to, że nie musimy nie musimy zmieniać auta, tylko po prostu, o jest sarna, czekajcie. My ją teraz upolujemy, jest tam, siedzi sobie. Ale samochód! Stop!
No i spłoszyłeś ją! Dobra, czekajcie, ona sobie tam jest, spokojnie. Podejdziemy do niej, mamy tylko dwa strzały. Jest na razie na szybko, bo jest dość daleko, nie usłyszy nas. Teraz na kucku. O, jest nawet świnka, świnka i ten, może jak starczy po strzale, to na jedno i na drugie. Będziemy się zaczaimy, pokażę wam, o co chodzi z tym ogniem. Mamy naszego jelonka, jesteśmy już dość blisko, to zabijemy świnkę. Safe i zabezpieczona, uwaga. Jest, świnka leży, dobra. Tamto się spłoszyło, to wyrzucamy. Czemu nie mogę biec? A, bo jestem na X-ie. No i patrzcie, ze świnki co dropło? Jakieś plety. Serio, tylko plety? Fajnie, nie dropnęła żadna z nich szynka. Co za bezsens. O, mam również coś takiego jak Claymore. Claymore typu z Battlefielda 3. Bo to jest coś takiego, urządzenie nazywa się Trip Mine i po prostu położenie tego gdzieś przy naszym bombsite, przy jakimś zombiaku, spróbuję wam to zademonstrować na zombiaku, spowoduje u niego destrukcję. Przejdziemy się szybko w miejsce, gdzie są zombiaki, a ja wiem, gdzie to jest, tu jest niedaleko i pokażę wam, zademonstruję wam, jak to wygląda. Dobra, niech będzie tutaj, bo już mamy zombiaka. Gdzie jestem? O. Bierzemy nasz tom, kładziemy ją tutaj na ziemi, żebyśmy to widzieli, żebyśmy sami w to nie depnęli. O, dobra, teraz zwabimy zombiaka. Zobaczymy, co się stanie. Wow, roztrzaskał się na 6 milionów kawałków. Claymory można craftować. Żeby skraftować Claymory, jest potrzebne bardzo dużo militarnego i innych rzeczy. Potrzebne jest tych rzeczy, ale chyba da się skraftować, o ile dobrze pamiętam, tamtej aktualizacji się dało. Więc do tego craftingu takich claymorów też przejdziemy później. Ja ten claymor oczywiście znalazłem. Wszystkie idiomy, które mam w jakiej punktu, są znalezione poprzez eksplorację terenu. Co chciałem wam jeszcze powiedzieć na temat tutejszej mapy. Tam nie gonią zombiaki. Są jakieś noże kuchenne, jakieś soki. Chyba już wam wszystko powiedziałem, co najważniejsze w tej grze. Teraz jedyne, co jest najważniejsze, to przejść do tak zwanych właśnie do tak zwanego craftingu i przejdziemy do niego, więc nie musicie się martwić. W następnym odcinku pokażę wam, jak co craftować. Dzisiaj taki dość troszeczkę informacyjny odcinek, już dobijając wszystko i jak stworzyć ognisko się dowiedzieliście. Dobra, dziękuję, że oglądaliście. Komentujcie, subskrybujcie, zapraszam do opisu oraz do komentowania. Dziękuję wszystkim gorąco za miłe oceny, ciepłe słowo ducha i komentarze. Jesteście naprawdę wspaniali, na takich widzów można liczyć. Dobra, dziękuję wam bardzo. Komentujcie, subskrybujcie, do zobaczenia. Trzymajcie się, mówi dla was Kusim i do kolejnych odcinków z naszej serii Untornet. We'll be right back.